Proszę teraz pana starostę oraz panią przewodniczącą o uroczyste otwarcie dzisiejszej edycji festiwalu Słoika. Jubileusz, bo to jest piąta edycja festiwalu Słoika. Cieszymy się, że coraz więcej zainteresowania jest i komisja konkursowa pod przewodnictwem pani przewodniczącej Rady Powiatu Urszuli Ptak miała nie lada orzech do zgryzienia, bo przez kilka tygodni panie jeździły i wybierały, oceniały to, co państwo przygotowaliście. Jest nam niezmiernie miło i cieszymy się, że dzisiaj możemy się tutaj spotkać. Jak na razie pogoda dopisuje, myślę, że nawet bardzo dobrze, bo słońce nie grzeje tak mocno, ale przyjemnie jest też, bo jest ciepło. Dzień dobry państwu. Serdecznie przede wszystkim dziękuję, że mogę tutaj być. Mimo, że to jest piąta edycja tego cudownego naszego słoika, ale chcę państwu powiedzieć, że o tej imprezie już słychać nawet nad morzem. I proszę mi uwierzyć, że są już tacy nasi mieszkańcy nadmorscy, którzy chcą przyjeżdżać tutaj, aby zobaczyć, co to za fajne miejsce i fajni ludzie i co prezentujecie. Bardzo wam serdecznie za to dziękujemy. Dziękuję wszystkim tym państwu, którzy tak pięknie się zrzeszacie. Jak widzę, jak jesteście pięknie poprzebierani i pokazujecie swoje stoiska, naprawdę to jest godne wielkiego szacunku i bardzo wam serdecznie za to dziękuję, za to, że chcecie się dzielić tym, co jest najlepsze. A my już przy stole właśnie próbowaliśmy waszych smakołyków. Naprawdę ja współczuję członkom komisji, co mogło smakować, bo naprawdę wszystko jest wyśmienite i wspaniałe. Na festiwalu Słoika muszę się przyznać do swojej słabości. Jestem słoikiem, ale łatwo się rozkręcam. Jak się tu nie rozkręcić, jak macie państwo wspaniały uśmiech na twarzach, jak na stoiskach są znakomite nalewki i wspaniałe produkty, które smakują wybornie. To jest ta atmosfera pełna tej serdeczności, życzliwości i umiejętnego, wzajemnego, ale z szacunkiem konkurowania. Życzę państwu, żebyście wszyscy mieli w sobie poczucie zwycięstwa, bo nieważne, kto dzisiaj otrzyma główną nagrodę. Ważne jest to, że macie państwo w sobie pasję do wielkiego działania, do tego, żeby być z sobą razem, żeby się bawić, ale jednocześnie, żeby pokazywać swoje umiejętności i dzielić się nimi z innymi. Dlatego Zarząd Województwa z prawdziwą przyjemnością takie inicjatywy właśnie, takie, których pokazują mieszkańcy małych miejscowości swoje możliwości, swoje pasje, swój dorobek, to Zarząd Województwa zawsze będzie tego rodzaju inicjatywy wspierał. Dlatego panie starosto, pani przewodnicząca, proszę przyjąć moje gratulacje, że potraficie tworzyć tutaj w powiecie drawskim tak znakomitą atmosferę do tego, żebyśmy wszyscy czuli się jak w jednej wielkiej samorządowej rodzinie. Dzień dobry, Urszula Ptak, przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego. Była pani tą z osób, które były tam w terenie i patrzyły, jak te wszystkie potrawy wyglądają i smakują. No jak było na terenie powiatu drawskiego? Oczywiście, tak jak powiedziałam na scenie, każdy się przygotował, bardzo mile nas wszyscy przyjęli, z radością, wszystko było naprawdę na super przygotowane. Było bardzo ciężko wybrać te smaki, bo ta kultura jedzenia w takich jak my tu mamy w naszym powiecie jest tak różna, taka wymieszana i było nam bardzo ciężko znaleźć takie smaki, które były inne, ale były. Co w tym roku jest w tych słoikach? A wszystko, co się da. Od grzybków, po mięsko, po warzywa, owoce, wszyściuteńko. Co tylko można zapakować do słoika, to wszystko było zrobione. Ale właśnie ta umiejętność zrobienia tych potraw słoiku, to jest majstersztyk. A jak wyglądały prace komisji? No, jeździłyśmy parę dni. Przyjeżdżałyśmy już na umówione, to już wszyscy wiedzieli, kiedy my będziemy, na którą godzinę. Były przygotowane stoły, też była ocena stołu, jak jest stół przykryty, nakryty, jak jest przygotowane, jakie potrawy. Naprawdę trzeba powiedzieć, że super. Obrady były burzliwe?
Nie, spokojne, radosne, pełne takiej przyjaźni. Bardzo fajnie, bardzo. Cieszę się, że uczestniczę w tej komisji i prowadzę tą komisję, bo ten kontakt jest z ludźmi bardzo dobry. Jury, że naprawdę poświęcają tyle czasu, żeby objeździć te wszystkie sołectwa. No i mi wydaje się, że coraz bardziej, coraz trudniej właściwie jest wybrać to najlepsze sołectwo i te sołectwo, no pierwszą trójkę, tak? Także ja w imieniu swoim jako sołtys z Białego Zdroju chciałabym po raz kolejny podziękować za zawsze piękne i zawsze piękna wioska i życzyć wszystkim miłego dzisiejszego spędzenia czasu tutaj z nami wszystkimi. Dużo barw Pomorza Zachodniego tutaj na Festiwalu Słoika to wydarzenie, które znane jest w całym województwie? Może nie w całym, ale rzeczywiście jest to wydarzenie, które utkwiło w pamięci z poprzednich lat wielu mieszkańcom Pomorza, bo dzisiaj nawet ze sceny wspominałam o tym, że moi znajomi z Kołobrzegu właśnie szykują się na przyjazd do Festiwalu Słoika, czyli to oznacza, że Festiwal Słoika coraz szersze kręgi zatacza i bardzo dobrze, bo impreza jest fantastyczna. Cudownie sołectwa są przygotowane, koło gospodyń wiejskich wystawia również swoje stoisko. Naprawdę atmosfera świetna. Co widzimy w tych słoikach? No, w tych słoikach jest tak naprawdę wszystko. Dzisiaj też próbowano nas częstować dżemem z dzika, nie wiem co to takiego, ale rzeczywiście w tych słoikach możemy znaleźć i coś na słodko, i wytrawnie, również zaskakujące rzeczy, tak jak właśnie już wspomniałam, ten dżem z dzika, ale naprawdę... Ktoś, kto nie planował dzisiaj obiadu, może tu spokojnie przyjść i naprawdę świetnie się nie tylko bawić, ale i smacznie zjeść, bo naprawdę potrawy są bardzo różnorodne i co najważniejsze, przygotowane zgodnie z tradycją. Chętnie wspieracie takie inicjatywy, gdzie właśnie mieszkańcy się jednoczą, żeby coś takiego powstało? No tak, dlatego naszych wiele projektów, czy granty sołeckie, czy społecznik, wiele naszych projektów jest skierowanych po to, żeby do mieszkańców naszego Pomorza, aby właśnie integrowali się. I to jest jedno z takich właśnie wspaniałych miejsc, wydarzeń, właśnie już wpisany w kalendarz Pomorza Zachodniego, wydarzeń kulturalnych, ale i wydarzeń takich i społecznych, bym powiedziała, bo rzeczywiście jest to bardzo fajna impreza, gdzie nawet sołectwa ze sobą, które mimo że konkurują ze sobą w różnego rodzaju konkursach, które tutaj pan starosta ogłasza, to jednak z pełną życzliwością, z pełną serdecznością do siebie podchodzą i gratulują sobie. Panie prezesie, dzisiaj Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wspiera wydarzenie Festiwal Słoika. Między innymi ufundował pan nagrodę. Za jakie działania? Tak, rzeczywiście Festiwal Słoika jest takim wyjątkowym festiwalem i bardzo cieszy, kiedy tyle osób angażuje się tak mocno. Przede wszystkim koła gospodyń wiejskich. Przyznaliśmy nagrodę za najładniejsze stoisko, chociaż wszystkie tak naprawdę te stoiska są naprawdę wyjątkowe. Patrzyliśmy przede wszystkim pod względem takim ekologicznym, dbania o środowisko, o naturę, a to stoisko właśnie pan jest naprawdę wyjątkowe, napracowały się i cieszę się, że tą nagrodę mogliśmy przyznać. Cieszy się też fakt, że ten festiwal już po raz kolejny się tutaj odbywa w Drawsku Pomorskim. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Wiele radości, wiele wspaniałych przepisów. Zachęcam do tego, żeby korzystać, przychodzić, zobaczyć właśnie jak działają te koła gospodyń wiejskich. A może także ktoś skorzysta z tego i też zapisze się do takiego koła gospodyń wiejskich. To dzisiejsze działanie trochę się chyba wpisuje w wasze działanie jako funduszu. Też jest ekologia na tych stołach. No, zdecydowanie jest ekologia. To, co kiedyś wydawało się jakby chlebem powszednim, dzisiaj jest bardzo mocno doceniane. Rzeczywiście w tych produktach, które na co dzień wykonują koła gospodyń wiejskich, przede wszystkim przodują właśnie te produkty ekologiczne, a my jako Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizujemy różne projekty właśnie proekologiczne. Przekazujemy również środki dla różnego rodzaju stowarzyszeń, fundacji, kół gospodyń wiejskich, zachęcam do tego, żeby korzystać, zobaczyć jaką mamy ofertę i dbać wspólnie właśnie o środowisko, ekologię. Krzysztof Kuczer, Nadleśnictwo Drawsko. Nadleśnictwo Drawsko dzisiaj na Festiwalu Słoika. Trochę macie słoików, a trochę potraw takich pokrojonych, przygotowanych. Co dzisiaj macie? Jak co roku zostaliśmy zaproszeni na Festiwal Słoika, gdzie mogliśmy się promować, ale tym razem wykorzystaliśmy sytuację do tego, żeby promować nie tylko siebie jako nadleśnictwo,
ale całą markę Dobre z Lasu. Żywność tak naprawdę pochodzenia leśnego, ale żywność to nie znaczy, że tylko wędliny, dziczyznę. To jest każdy rodzaj produktu, to są jakieś grzyby, owoce z lasu, jakieś soki, napoje. Wszystko to dzisiaj można przyjść, spróbować. Znajdujemy tu też produkty z drawskich lasów? Nie wiem, czy bezpośrednio z drawskich, ponieważ firma to jest duży taki koncern, który certyfikuje na przykład masarnie albo na przykład inne firmy produkujące. One zapewne kupują ze skupów, być może nawet ze skupów, które są w okolicach Drawska. A w okolicach Drawska jakie dobra w lesie znajdujemy? Ostatnio pokazały się grzyby, więc oczywiście był szał wszędzie, pod każdym drzewem był grzybiarz, który zbierał grzyby. Ale tak naprawdę grzyby to nie jest jedyne, co możemy znaleźć w lesie. Całkiem niedawno chodzili ludzie, zbierali pędy sosny, robili sobie z tego przetwory. Coraz bardziej popularne są takie naturalne, powoli zapomniane, bo nasze babcie robiły produkty, a powoli zaczyna być to odtwarzane, no bo się okazuje, że jednak jest to pyszne i zdrowe. Panie starosto, dobiega końca finał, finał słoika. Jak w tym roku przebiegała ta rywalizacja? Ja powiem tak, że zainteresowanie z roku na rok jest coraz większe i dzisiaj to, co mówiłem oficjalnie, komisja konkursowa nam nie lada orzech do zgryzienia, bo raz, że poziom jest coraz wyższy, ci, którzy w poprzednich latach zwyciężali, a ci, którzy któreś tam kolejne miejsca zajmowali, to oni dorównują do tych, co było i niesamowite jest, to jest raz, że kategorie rozszerzyliśmy, a to, że coraz wyższy poziom jest. Właśnie bardzo dużo nagrodzonych. No tak zależało nam na tym, żeby jeszcze zwiększyć zainteresowanie, bo wracamy do korzeni, do natury. To, co wszystko było uprawiane kiedyś w ogrodach, w gospodarstwach, dzisiaj coraz większe zainteresowanie tym jest. A potrawy się zmieniają z roku na rok? Mieszkańcy wymyślają nowe? Tak. Tak, i to też jest, że widać tutaj taką tą inwencję, twórczą inwencję i to, że chcą zaistnieć czymś nowym, czymś, co do tej pory nie było, ale w oparciu o tradycję, czyli o surowce regionalne nasze, czy lokalne, ale coś nowego. Jeszcze muszę zapytać, co panu dzisiaj smakowało? Praktycznie wszystko. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za to, że jesteście z nami, że potrafimy się zintegrować, że potrafimy coś zrobić dla siebie i dla innych, a zwłaszcza zamknąć najlepsze smaki w słoiku, jak również to, że dbacie o swoje sołectwa, że integrujecie się w tych sołectwach i potraficie razem cokolwiek czynić. Za to serdecznie dziękujemy. Ja również, szanowni Państwo, chciałbym podziękować za to, że z roku na rok ten festiwal słoika się rozrasta, no jubileusz zobowiązuje, tak? To już była 5. edycja, ale jak Państwo widzicie, coraz większe zainteresowanie jest i coraz wyższy poziom.